Wystawa od pierwszego balu do orkiestry Kociej Dar, porcelany fabryki AS Ćmielów w Ćmielowie. Wystawa, która gości w naszym muzeum od 14 lutego, planowana jest do końca marca 2020 roku. Jak wiadomo, w tej chwili ciężko zagościł nam za oknami koronawirus. Wszystkie muzea, domy kultury, biblioteki, kina i właściwie cała rzesza instytucji publicznych jest zamknięta, stąd wymyśliliśmy, żeby dotrzeć do Państwa, dotrzeć za pośrednictwem internetu i mam nadzieję, że będziecie Państwo zaglądać na nasz kanał na YouTubie. Wystawę będziemy nagrywać i prezentować w kilku częściach, opowiadając o każdej z gablot i parę zdań o każdym z twórców, projektantów danego obiektu. Okolice Ćmielowa to miejsce bogate w szlachetne gatunki glinki. Efekt tego był taki, że już pod koniec XVIII wieku na terenie Ćmielowa istniały drobne zakłady rzemieślnicze, które produkowały fajans. Na większą skalę produkcję zapoczątkował dopiero kanclerz koronny Jacek Małachowski i około 1797 roku wykupił większość terenów, na których znajdowały się drobne wytwórnie fajansu. W roku 1804 na ich bazie uruchomił manufakturę fajansów ćmielowskich. W tym czasie kierownikiem wytwórni był Adolf Henryk Watke i to on doprowadził do rozkwitu tej manufaktury. W pierwszym okresie wytwarzano serwisy, wazony, donice, lichtarze, słoje aptekarskie, kałamarze, kufle, maseczki, solniczki oraz najbardziej znane ażurowe koszyczki plecione z cienkich wałków porcelany, więc ten zasób, zakres, ilość produktów była naprawdę imponująca. To, co cechowało te towary, to ciepły, kremowy kolory. W fajansach kolorowych przeważały barwy pastelowe, perłowo-niebieskie. Niektóre wyroby, głównie wazony i doniczki, wzorowano na angielskich wyrobach Wedwooda, a to były takie wyroby, które były malowane na niebiesko, czy naczynia malowane na niebiesko, umieszczano na nich płaskorzeźby postaci w stylu klasycznym. Przełomowy etap w rozbudowie zakładu to działalność Gabriela Weissa, który w 1838 rozpoczął produkcję porcelany. W tym czasie w Królestwie Polskim nie produkował już żaden inny zakład, no i to przyczyniło się na pewno do rozwoju fabryki czy wytwórni w Ćmielowie. Weiss starał się wprowadzać nowe wzory, kopiował także wyroby znanych fabryk zagranicznych. Był również uzdolnionym malarzem i bywało, że osobiście malował te najbardziej reprezentacyjne wytwory manufaktury. Od lat 40. stosował dekoracje w technice druku, wzorowane na popularnych stalorytach angielskich i niemieckich. A tematyka nadrukowanych scen była różnorodna. To były romantyczne krajobrazy, sceny rodzajowe, polowania, scenki żołnierskie. Kolejny ważny moment w historii wyrobu ceramiki w Ćmielowie to 1870 rok, gdy ćmielowskie zakłady kupił kupiec Kazimierz Cybulski. Z powodu rosnącej konkurencji produkcji fajansu w regionie stopniowo zmniejszał wyrób fajansu, a w 1882 całkowicie go zaniechał. Cybulski skupił się na wyrobach porcelanowych, również na majolice i na kamionkach. Stale dbał o podnoszenie jakości i estetyki wyrobów i w tym celu sprowadzał doświadczonych francuskich ceramików. W 1887 roku kolejne ważne wydarzenie, fabrykę przejęli drudzcy lubeccy. Kierownictwo techniczne przekazali sprowadzonym z Francji majstrom oraz wprowadzili do produkcji napęd mechaniczny za pomocą lokomobili. Powstawała w ten sposób porcelana, która była wytwarzana sposobem przemysłowym i cechowała ją wysoka jakość techniczna. Była cienka, idealnie biała i pokryta szkliwem bez skaz. W 1920 roku ówczesny właściciel Aleksander Drudzki-Lubecki przeistoczył zakład w spółkę akcyjną, a fabryka zyskała nową nazwę. Ta nazwa brzmiała Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych w Ćmielowie, spółka akcyjna. I przez okres od 1934 do 1949 roku fabryka wyrabiała luksusową porcelanę stołową. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, między innymi w ćmielowskiej fabryce, realizowano nowatorskie w formie, w dekoracji, w technologii tzw. figurki ćmielowskie.
część z tych projektów powstała w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, a inne zaprojektowano w fabryce w Ćmielowie i w innych wytwórniach. Po 1989 roku zakłady porcelany Ćmielów znajdowały się w coraz gorszej sytuacji finansowej, przez co musiały walczyć o przetrwanie. Fabryka Świt zaprzestała produkcji w 1991 roku, a w 1996 została wykupiona przez Adama Spałę. Co istotne, ten zakup obejmował także formy i modele wyrobów, które w niej były produkowane. I od 1996 roku funkcjonuje pod nazwą Fabryka Porcelany AS Ćmielów. I właśnie z dawnego Świtu, a z obecnej Fabryki Porcelany AS Ćmielów prezentujemy nasze wyroby. To są obiekty, które powstały w okolicy 2002-2004 roku. Zostały odlane w formach pochodzących z lat 50., lat 60., ale także są świeże wyroby autorstwa Adama Spały, a więc właściciela fabryki, czy też manufaktury, bo to właściwie bardziej trzeba powiedzieć, że ta wytwórnia jest manufakturą. Ona opiera się tylko i wyłącznie na pracy ręcznej. Mechanizacji jest tam niewiele. Ona dotyczy między innymi przygotowania samej masy lejnej, a więc wyrabiania glinki po to, żeby była zdatna do odlewu form. Natomiast cała reszta pracy jest prowadzona ręcznie. Stąd te figurki są drogie, dlatego że koszty produkcji są ogromne, a warto pamiętać, że przy ręcznej produkcji ilość odpadu bywa przerażająca. Proszę sobie wyobrazić, że gdy zalanych jest 100 form, do sprzedaży trafia 8 do 10 filiżanek, dlatego że około 90-92 filiżanek w ciągu całej produkcji ulega zniszczeniu i one nie nadają się do tego, żeby je sprzedawać. Stąd też ceny mogą się wydawać dla nas bardzo wysokie, ale to też wynika właśnie z tej ręcznej produkcji i wyjątkowego charakteru wszystkich wyrobów. W kolejnych odcinkach zaprosimy Państwa do wirtualnego zwiedzenia naszej wystawy. Zaprezentujemy poszczególne gabloty, przybliżymy poszczególne figurki, a także opowiemy chociaż parę zdań o twórcach tych figurek, żebyście Państwo mieli pojęcie, że są to wyroby na pewno niezwykle ciekawe i dalej cenione pomimo upływu 50, 70 nawet niemalże lat. Nadal nas potrafią zaskakiwać swoją formą, swoim kształtem, swoim detalem, swoją pewną surowością, bo one są bardzo, bardzo uproszczone w formie i pojedyncze elementy są mocniej wyeksponowane, czy to w formie rzeźbiarskiej, czy poprzez malaturę, i dzięki temu są tak bardzo cenione przez kolekcjonerów.